Co, jedziemy w dół. Mamy tu żwir, świetnie wymieszany. Świetnie wymieszany, specjalnie dla Was usypałem tą górę, żebyście Wy nie musieli tego robić. Popatrzcie, tu są te mieszanina żwir, piach. Nie? I tak, żwir, piach. Tu mamy drobniejszy żwirek, tak, ktoś, ale raczej wydaje mi się, że warstwa takiego żwiru nie występuje samoistnie, tylko występuje z piaskiem, ewentualnie z większymi kamieniami i one po prostu są wypłukiwane. Tam jest jeszcze drobniejszy. My idziemy do piasku. W sumie piasek nas interesuje i nam się przyda do kostki. Także na żwirownię może pojedziemy, zobaczymy. W każdym razie tak wygląda ta warstwa do 17 metrów. Żwir i piachy. Tu już inne kamienie. Pewnie z lipowicy, z kamieniołomu. I co? No to idziemy do tego. Idziemy do piachu. To wyrzucimy. O, cebula. No nic, niech już zostanie kawałek Iwonicza z nami. Tutaj, tak jak mówiłem, drobniejszy żwirek. Elegancko. Drobniejszy. O i piach. I macie piach. Czyli to co, gliny tu chyba raczej nie ma, bo to się nie handluje gliną. I piasek weźmiemy sobie. Piasek. Całkiem inaczej wygląda, nie? No, tyle nam starczy. Jeszcze to ładujemy. Piach. Proszę bardzo, popatrzcie, piasek tu nawet warstwami się ułożył. No to pewnie warstwy suchy, mokry. I piasek. Op. To jest piach. Chyba tyle. Chyba tyle. Nie wiedzieli, gdzie jesteśmy, to jesteśmy tutaj, usypane górki dla nas. Pana Łukasza. Także też potok. Zapraszamy, promujemy wszystko co potockie. I zapraszamy do pana Łukasza. Takie wiadereczko 3 zł. Zapraszam.